połowie drogi między Sarandą a Girocastrą znajduje się jezioro, które do złudzenia przypomina ludzkie oko. Ciri y Caldor, czyli błękitne oko. Girocastra, czyli miasto srebrnych dachów. Srebrnych dachów dlatego, że są wykonane ze srebrnego łupka, który wydobywany jest w kamieniołomach niedaleko Girocastry. Poza tym jest to także miasto tysiące schodów, co widać po starym mieście. Pokazując wam Girocastrę, powinienem wspomnieć, że urodził się tu jedyny albański przywódca komunistyczny, czyli Enver Hoxha. Jednak zanim będę pokazywał wam te bardziej ciemne strony Girocastry związane z czasami komunistycznymi, przyjrzymy się staremu miastu i bazarowi. Jako że zrobiło się gorąco, to poszliśmy zamówić smoothie. Bazar w Girocastrze. A my siedzimy w restauracji Edua. W restauracji Edua napiliśmy się charakterystycznej dla Albanii herbaty górskiej i spróbowaliśmy także charakterystycznego sera kaczkawal i kulek ryżowych. Komunistyczna Albania, tak samo jak Polska czy Rumunia, była członkiem Układu Warszawskiego. Tak jak w Rumunii, również w Albanii mieliśmy przywódcę, którego należy wiązać z czasami komunistycznymi. Tym przywódcą był tutaj Enver Hoxha, który urodził się właśnie w tym mieście, w Girocastrze. A za mną znajduje się największy bunkier w Albanii, jako że jest to miejsce urodzenia Envera Hoxhy.
Albania była członkiem Układu Warszawskiego. Jednak do pewnego czasu, w latach 70. Enver Hoxha uczynił ze wszystkich swoich sąsiadów wrogów. Z tego powodu nakazał wybudowanie miliona lub inne źródła podają 800 tysięcy, w każdym razie bardzo dużej ilości bunkrów. A tutaj jest bunkier w Gjirokastrze, jeden z największych w Albanii. Miał pomieścić około 2000 osób, głównie z rządu albańskiego, czyli z komunistycznej partii. Bunkier w Gjirokastrze był budowany 10 lat. Komunizm upadł, żadnej wojny nie było, a bunkier dalej stoi. Warto dodać, że wiele wyposażenia z bunkru po upadku komunizmu zostało wykradnięte przez lokalnych mieszkańców. Kiedy ci dowiedzieli się, że tutaj znajduje się bunkier dawnej komunistycznej władzy, ukradli prawie wszystko. Dlatego większość pomieszczeń w bunkrze jest pusta. Z Gjirokastry przenosimy się do Beratu, w którym wizytę rozpoczynamy od kawiarni Gimi. Berat to jedno z najstarszych miast Albanii. Powstał już w IV wieku przed naszą erą, za czasów, kiedy ziemię te zamieszkiwali Ilirowie. Co więcej, samo miasto to tak naprawdę żywy zabytek, bowiem stare miasto podzielone jest na trzy części. Tu, gdzie się znajduje, jest zamek. Niżej, nie widać tego, ale później pokażę, jest dzielnica Mangalam, czyli dzielnica białych domów. Natomiast w dole jest po drugiej stronie rzeki dzielnica Gorica, na którą przechodzi się mostem o tej samej nazwie, czyli Gorica. A zaczynamy od zamku. Główną osią zamku w Beracie jest ulica Mugurinca. Poza tym, że rozpościerają się z niej piękne widoki na okoliczne góry, to także ulokowane są przy niej liczne restauracje. A my usiedliśmy w jednej z nich. Nazywa się Antipatria. W restauracji Antipatria mieliśmy okazję spróbować tradycyjnych albańskich dań, takich jak zapiekanka jogurtowa z warzywami, faszerowane bakłażany i papryki, a także grillowanych warzyw, kurczaka z ryżem oraz rozpowszechnionego na Bałkanach byrka. Na terenie zamku znajduje się również XVI-wieczna cerkiew świętego Teodora. Spod wspomnianej cerkwi roztacza się widok na pozostałą część Beratu. Schodząc w dół z zamku lub wchodząc na zamek, ja akurat schodzę, przechodzi się przez dzielnicę białych domów. Nazywa się ona Mangal. Za mną znajduje się dom, który tutaj powiedziałbym, że jest w stylu staroalbańskim. W Bośni mówi się, że to jest styl starobośniacki, a prawda jest taka, że jest to po prostu styl osmański. Domy budowane w stylu osmańskim w dzielnicy Mangalem charakteryzuje również specyficzny kształt okien. Z tego powodu Berat bywa nazywany miastem tysiąca okien. Przy drodze łączącej zamek z dzielnicą Mangalem znajdują się rzeźby osób zasłużonych dla Beratu, w tym mistrza Onufrego, Mehmeta Aliego Vrioni, współzałożyciela Komitetu Albańskiego w Janinie, czy Michała Komneno. Przez Berat przepływa rzeka Osuma, która dzieli go na dwie części. Te dwie części łączy most Gorica. Po tamtej stronie jest dzielnica Gorica. Natomiast z tamtej strony tu jest zamek, na którym byliśmy wcześniej. Natomiast tutaj jest Mangalem, czyli dzielnica białych domów. Wzdłuż Osumy poprowadzony jest deptak. Przyszedłem się tu m.in. dlatego, że będzie mnie tu lepiej słychać.
Mianowicie, Berat jest położony między dwoma górami. Jedna z nich to Szpirak, a druga, której nie widać, bo jest zasłonięta przez domy, to Tomor. Z ich powstaniem wiąże się pewna legenda. Było dwóch facetów, Szpirak i Tomor, i walczyli o jedną kobietę. Jako że kobieta nie mogła się wybrać osoby, z którą chciałaby spędzić resztę życia, poprosiła o pomoc bogów. Bóg rozwiązał ten problem we własny sposób, czyli obu chłopów zamienił w góry. Jeden to Szpirak, a drugi Tomor. I stoją tutaj do dziś, otaczają Berat. Kobieta, widząc, jak dwóch chłopów zostało zamienionych w góry, zaczęła płakać, a z jej łez powstała rzeka Osuma.